To pytanie podstawowe, czy nów, czy pełnia? Nów to koniunkcja, czyli połączenie. Akurat nów jest to księżyc spotyka się ze Słońcem dokładnie co 28 dni. Jest to cykl tak zwany miesiączkowy, ale nie tylko u kobiet przede wszystkim. Najbardziej są podatne temu działaniu właśnie kobiety. Niektórzy mężczyźni, ci, którzy bardzo mocno mają osadzonego raka, czyli są rakami lub też mają coś wspólnego z rakiem, czyli każdy znak może to być w rzeczywistości. I każdy z nas podlega w pewnym sensie nowiu. Nów to początek. Początek wszystkiego, czyli weźmy to, że jest koniunkcja, a koniunkcja jest pierwsza. Jeżeli mamy znaki zodiaku, to baran jest pierwszy. Pierwszy jest baran, czyli jest koniunkcja. Teraz, jeżeli weźmiemy pełnia, to jest druga strona, czyli już to jest mariaż, czyli we dwoje, po dwóch stronach, czyli yang ing, musi być troszeczkę zła, troszeczkę dobra, troszeczkę walki, troszeczkę negocjacji, a więc spotkanie baran z wagą. I to jest pełnia. Wydaje się nam, że pełnia jest ważniejsza. Tak, negocjacyjnie tak. Dlatego w pełni na przykład ujawniają się pewne uzależnienia, chociażby takie medyczne, jak lunatykowanie. Czy na przykład lęki, bo nów jest przerażający, bo nie ma nic, jest ciemno, jest zupełnie mroczno. Ale w pełni jest zupełnie inna aureola widzenia. Zupełnie inaczej widzimy świat. Świat staje się wtedy magiczny. No i pełnia łączy się właśnie z magią. I teraz, czy daje nam coś? A co daje nam waga? Waga nam daje piękno, inny sposób widzenia. I właśnie to jest. Nasza pełnia. Czy wybrać do czego pełni, do czego no. Mamy idący księżyc do pełni, idący księżyc do nowi. Jaka jest różnica? Jest ogromna różnica, bo księżyc, który idzie do pełni, tak, dochodzi do niej, on jest coraz bardziej widoczny. I on będzie za chwilę oświetlał, zaraz będzie pokazywał nam to, co żeśmy w nowiu zrobili. To, co żeśmy w nowiu pokazali. Właściwie ten wykład można by poprowadzić na wiele sposobów, na wiele różnych sytuacji, ale nów pełnia to dwa najtrudniejsze zagadnienia, właściwie w królewskiej wiedzy. Dlatego, że na nowiu opiera się właściwie zawsze i każda filozofia, czy też religia, a na pełni dopiero ją widać. I to jest magia. Osoby urodzone w nowiu mają charyzmat. W pełni mają równowagę myśli swoich. Czyli są bardziej negocjacyjne, czy powiedzmy bardziej filozoficzne, czy też ze względu na to, że następnym znakiem chociażby jest byk, skorpion, czy jeszcze dalej idąc, bliźnięta, strzelec. Bo są to właśnie pełnia. A nowia to w
wtedy, kiedy znajdujemy się w danym znaku jednocześnie, jakbyśmy byli dwa razy razem, wespół. Ale już ten zjednoczony, jeden. Nie chcę dalej prowadzić tej dysputy, bo ta dysputa może trwać i tydzień, i miesiąc. Bo możemy rozpatrywać to z każdego punktu, z każdego stopnia zodiaku. To nie ma tak, że jest nów. Każdy nów mówi zupełnie o czym innym. I zarówno historycznie, tak jak i merytorycznie. Każde działanie w kosmogramie jest albo koniunkcją, albo opozycją. Oprócz tego jeszcze mamy kwadratury, trygony i jeszcze mnóstwo sekstylek, kwinkusy. Tylko one są niewidoczne dla akurat tej pary, czyli dwóch świateł, czyli Słońca i Księżyca, któremu podlegamy. Pytanie bardzo często tutaj, co by było, gdyby nie było Księżyca? Tego nie wiem. On jest. Czy jest tworem rzeczywistym, czy jest tworem narzuconym nam? Tak? Czy konkretnie, czy przybył tutaj i zaczął działać na nas? Oczywiście, że tak. Możliwe, że od tego momentu rozpoczęły się wszystkie sytuacje związane na przykład chociaż z Księżycem i z jego czasem zodiakalnym, czyli rakiem. Bo Księżyc jest władcą akurat raka. I teraz rak jest naprzeciwko kosiorożca. Teraz trzeba wziąć pod uwagę, że zaraz za Księżycem, czyli następnym znakiem, jest Lew, jest Słońce. Słońce naprzeciw jego jest Wodnik i jest Uran, władca. Uran jest wyższą oktawą. Jakiej planety? I wtedy już mamy komplet. Zaczynamy wtedy zastanawiać się, jak jest. Czy nów jest rebelią, czy też nie jest? Czy pełnia jest rebelią? Z punktu widzenia jakiego? I dokąd zmierzamy? I po co? Więc ten temat można rozwinąć do nieskończoności wyobraźni naszej, czy do rzeczywistości tej, którą żyjemy, funkcjonujemy, bo każdy będzie odbierał to inaczej. Będzie spójne tylko to, jak oddziaływuje na nas. No, a dopiero następstwem tego jest pełnia. Ponieważ skutkiem jest nów. Przyczyną jest to, gdzie widzimy, co żeśmy rozrabiali. Do zobaczenia. I zapraszam oczywiście na dalszy ciąg, a to wywołany temat, który zawsze jest nieskończony, zawsze może być wielką ścieżką niewiadomej interpretacji, ponieważ interpretacja jest uzależniona w rzeczywistości od kosmogramu, w którym w tym kosmogramie znajdują się gracze, czyli planety, poznaki też, ale to jest tylko, nazwijmy to, że banda dookoła naszego stadionu czy dookoła naszej areny. I na bandzie występują znaki. Dopiero start ascendentu i w zależności, gdzie się znajduje ten nów, wtedy możemy powiedzieć, gdzie będzie pełnia.
I dlaczego? Bo wszystko jest konsekwencją konsekwencji. Na tym to polega. Na bardzo prostej rzeczy. Czyli interpretacji. Do zobaczenia. Cześć.